Witam Was tutaj, cześć widzonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Minecraft. Ostatni odcinek tak zbytnio słabo poszedł z oglądalnością, dlatego ten dzisiejszy, o, od razu wciskam, będzie krótszy. Będzie trwać do 20 minut. Jak widzicie, to jest nasza chatka. To jest nasza wioska. I dziś się zajmiemy tym, aby parę farm tutaj już przenieść. Trzeba uważać tutaj. Zmieniłem trochę tę chatkę na górze. Trochę zagospodarujemy też ją. Tak, przepalam tutaj piasek, bo trochę poprzenosiłem rzeczy. O, jak możecie zauważyć. Mamy jakąś stronkę tutaj jeszcze. Piecyk, piecyk i najważniejsze, windę. Zaraz wam pokażę windę. Mamy windę w dwie strony. No, takie najważniejsze rzeczy przenosiłem. I tutaj wchodzimy na górę. I mamy już urządzone trochę. I budzimy się. I wstajemy. I nowy dzianek. Oczywiście nie mogę zabraknąć. O, jeszcze nie jest sam. Proszę bardzo. Mamy tutaj wyjście na dach. Jakby coś. O, drzewka rosną. Z mojej farmy. No i tu są skrzynki. Je można spokojnie otworzyć, bo to są schody. O, tu jeszcze nie patrzyłem. No i tu mamy taki magazyn. Ale oczywiście to, co najważniejsze, będzie się znajdować pod tym domkiem. No dobrze. I teraz, aby zejść na dół, sytuacja jest prosta. Zeskakujemy sobie to tak po prostu. I jesteśmy na... O, jakaś kula. Dobra. I jesteśmy już tutaj. Więc nie ma żadnego problemu. Natomiast, żeby wejść na górę, tak samo szybko wchodzimy. I to jest najlepsze. Proszę. Oczywiście muszę klikać, ale już jesteśmy na górze. O, tu zeskakujemy sobie i proszę bardzo, już jesteśmy, dobrze. Natomiast my teraz idziemy na dół. No i sobie poprzenosimy trochę tych materiałów, bo tu na dole one nie są mi potrzebne do niczego. Szczerze powiedziawszy. No bo tu na dół nie musimy schodzić, bo po co? Więc my sobie... Chyba tak jest szybko. Tak, my sobie to pozbieramy, poprzenosimy, oczywiście tego nie będziemy tutaj wyburzać, tych niektórych rzeczy. Weźmiemy sobie i tam zbudujemy drugie. Ale zaawansowane i takie tam. Może jeszcze jak mi się uda, to będziemy kopać się w dół, bo jakieś surowce to by się przydawały. Tak, trzciny cukrowej to tutaj jest pod dostatkiem, ta farma bardzo ładnie tutaj rośnie. Oczywiście tam zrobimy też farmę taką, tylko oczywiście o wiele większą. I automatyczną. I będzie nam wydawać też dużo tego towaru. Tak, villagerów coś jest mało, no ale to wioska to wiecie. I tak. To mamy takie rzeczy, pozostawimy sobie tu podstawowe, natomiast tak, tą skrzynkę już opróżniłem, więc ja sądzę, że mogę już wziąć sobie na górę. Bo skrzynki jednak ważna rzecz. Będziemy dać to sobie. I sobie weźmy po kolei trochę tych materiałów. Tak. Lecimy. O. I max. I teraz to jest najlepsze, jak szybko my tam dojdziemy. Znaczy, oczywiście jakieś żarcie, jakieś takie mini to sobie zostawimy, ale... I tak, oczywiście jakąś ścieżkę też bym... Oczywiście, wszystko oczywiście. Ścieżkę bym sobie tutaj zrobił, jakieś porządne wejście do tego. To może poza odcinkiem zrobię. Aby nie marnować teraz czasu. Tu sobie trochę urządziłem ładnie, żebyśmy jakby coś zawsze wylądowali w wodzie. Bo jak wylądujemy w wodzie, to nic mi się nie dzieje. O, ojejku. No to jest oczywiście problem, dlatego lepiej trzymać żarcie. Ewentualnie się je zje. A to przecież nie problem. O, trochę się tutaj zrzuciło. No i drugą resztę tutaj. Później to sobie jakoś poukładamy, ale na razie to. I zlatujemy. Tak, ta winda naprawdę to jest bardzo szybkie i nawet nie musimy wchodzić, kręcić się. Po prostu pyk, myk, jesteśmy i wszyscy zadowoleni. Tu już nam coś urosło. Dobra, weźmy sobie całą resztę. I pozbierajmy sobie zbiory.
Jedno takie sobie możemy zostawić. O. Tak. Jeżeli tam słyszycie coś w tle moim, to zmywarka leci. Ale mam nadzieję, że nie słychać jej aż tak głośno też. Dobrze, to sobie pozbierajmy. Czy ja mam motykę przed sobą? Tak, mam motykę. To weźmy sobie to tutaj, żeby to ładnie wyglądało. Weźmy sobie zbiorę, to będziemy mieli dużo na rozpoczęcie farmy tam na górze. No nie? Bo tu trochę tego jest towaru. No bo jak się zaczyna od villagerów życie, no to właśnie tutaj są jeszcze moje kurki i świnka. Co świnka tutaj robisz? Świnka. Nie powinno ci tutaj być. Właśnie, a wyraz możemy rozmnożyć. Pyk, pyk i zadowolenie. Dobrze. A, zapomniałem, że tutaj robi jeszcze ciemno. Tak, jest. Dobra, to jeszcze prześpimy się w tym moim domku tutaj na górze, na dole. Bo jednak nie chcę mi się dzisiaj walczyć znowu z potworami. Wiem, że może na tym polega Minecraft, że trzeba walczyć i przetrwać. Ale jak już mamy to, co najważniejsze, no to po co? Po co mi to? Po co z tym walczyć? A tu sobie to wszystko ładnie rośnie. Oczywiście na automacie by to jeszcze ładniej rosło, ale no automat to automat. Dobra. Chodźmy, prześpijmy się. Tam zaraz kaktusy jeszcze zbierzemy, bo one tutaj są schowane trochę. No bo ogólnie tutaj tych materiałów to na dole to ładnie się urządziliśmy. Tego jest tutaj trochę. Przy tej trzciny nie będę zbierać, bo jest jej tak dużo, że... Dobra, jeden, drugi. O, myślałem, że mi się uda bez potknięcia. Ale nie, tu zbieranie kaktusów bez oberwania to jest trochę trudne. Z innego jeszcze cały czas nie wiem, jak zrobić farmę kaktusów. Taką full auto. Później się na tym zastanowię. Podobno da się jakąś zrobić nawet bez redstone, no więc to byłoby akurat idealne, bo redstone jest nam potrzebny do trochę innych rzeczy. Innych, ważniejszych farm. Zjedzmy z tego. Przegryźmy to. Tak, z tego będziemy robić chleb. Albo możemy też to z rolnikami handlować. Oczywiście jak będzie już farma villagerów. Tutaj na pewno trzeba zrobić, bo oni coś mi tutaj wymierają. Nie wiem czemu. O, karot. Tak, tutaj jeszcze jest ważna rzecz. A mianowicie... O! O! No właśnie. No dobra. No tego jest mało. Kolejny arbuz. Arbuzy można zbierać, bo to się przydaje. Bo arbuzów możesz mieć mało, dużo, a one... Jest... Możesz mieć... Trzeba mieć ich co prawda bardzo dużo, żeby cokolwiek zrobić, ale... Jak już je masz, no to... Możesz się porządnie najeść. Oczywiście mówię o Minecrafcie, bo w normalnym życiu to nie... Przynajmniej ja nie. Tutaj, tutaj i jeszcze tutaj. Tak, wydam plony już przez jakieś 5 minut. Czy to nie jest ekscytujące? Wiem, mogłem zrobić sobie timelapse, ale nie chciałem. Jak nie robię timelapse, to łatwiej się przerabia takie odcinki. Choć może też dlatego wtedy bardzo mało osób ogląda to. Ale nie. Dobra, idziemy na górę. Do mojej chatki. Jej tutaj zbytnio z dołu nie widać, no bo jest bardzo wysoko. Świnka, możemy cię zabić. Tak, tu jest oczywiście drugie wejście, te zwykłe, schodami, ale no... Oczywiście ta winda, którą tu wam pokazuję, nie jest idealna, gdyż ona się trochę przesuwa. Zwłaszcza ten na samej górze wagonik. Ale jeżeli odpowiednio wsiądziemy, to nie ma problemu.
spróbujmy wrzucić jak najwięcej. Motyka, ta. No i nie gadaj, że nie zmieściło się. Okej, okay. A tu? Też. No to trzeba pójść na górę. I tutaj to sobie powrzucać. Przy okazji mapę możemy wrzucić, bo mapa nie jest tym niezbędna. Swojego musiałem użyć już jeszcze jednego kill-offa. Mi się zużył. Może tak, osobną na narzędzia byśmy sobie zabili. A posegreguję to jakoś fajnie, tak bardziej poza odcinkiem, jak wszystko. Ale takie narzędzia to musimy mieć. I okazało się, że kill-offów to my tak zbytnio nie mamy. To tak nie za dobrze. Teraz tutaj jeszcze jest. Nie, nie ma pojedynczych, okej. Okay. Dobra, tu sobie wrzućmy. Nie mamy jeszcze łuku, a mamy strzały. Świetnie. Weźmy sobie to. To. I to. I to. Z tym, że to wrzucimy tu. To tu. A konkretnie tak, 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 tak. I to tu. I jesteśmy idealnie już złożeni. I możemy zaczynać pracę na farmie. Czyli motyka jest na górze. Nie, nie chcę mi się wchodzić tam na górę. O. Ładnie. I nie mamy już opału. Ojejku. No znaczy, no jest jeszcze trochę, ale... Ale niedużo. Dobra. Zacznijmy od ścięcia drzewek. Tu sobie postawiłem taki blok beta ziemi. I to naprawdę wygląda bardzo fajnie. Bardzo, bardzo dużo drewna swojego mamy już. I tak. Słyszałem jakąś owieczkę. Uznam, że jej tu nie słyszałem, co nie? Jeśli gdzieś mam robić farmę, to chyba tu będzie najlepiej zrobić tą farmę, taką na górze. Oczywiście wszystko obstawione koblem. Więc tak. Kobel. Tu będzie trochę. Tu trochę. O, 5. Teraz nie, było więcej tego drewna. O, jest, proszę bardzo. 35. To ja rozumiem. Drzwi. No tego jest dużo. Weźmy sobie piasek. No i wodę na pewno. Swoją drogą nieskończone źródełko jest na dole póki co. Ale na dole to w sensie na dole windy. Więc to jest blisko, więc na razie z tym nie walczę. Fabryka drzewek będzie przeniesiona gdzie indziej. Bo tutaj będziemy walczyć z roślinkami. Dobra, dokąd możemy? Chyba sądzę, że jeżeli pójdziemy... Tak, dotąd będzie dobrze. Oczywiście sobie wszystko ogrodzimy, żebyśmy nie spadali. Będą jakieś wyjścia poszczególne, ale... Tu będą wyjść. Tak, i teraz trochę kobla. Swoją nogą tutaj. Zrobimy tak, wyjście. Okej, okay, dotąd. No dobra, to dotąd. Co? Idziemy? Okej, okay, dobra. I tutaj kobel. Wiem, to będzie wyglądać jak forteca ten domek. A to miał być taki luźny domeczek. No niestety. A co ja poradzę? Co ja poradzę, że tylko w ten sposób... O, tutaj jest jakiś wungiel. Tu jest trochę więcej wungla. Chyba daj to. Wungiel się przyda. Dalej nie chce mi się przyjść. Weźmy sobie, kliknijmy, abyśmy nie spadli jakby coś. Tak, po prostu. Dobra. I kobel się kończy, no nie no, bez przesady. A może jednak z przesadą? Żeby się kobel skończył? Co na to trzeba... Tak, zaraz ci wezmę. Przesunąć.
Tutaj i ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach. Tak samo będzie tutaj, z tym, że jeszcze dziś sobie zrobimy drzwiczki. Swoją drogą, ta aktualizacja nowa się tam pojawiła do Minecraft, ale PC. Jestem szczerze powiedziawszy, mimo wszystko, że to nie jest na konsolę, ale no wiadomo, każda aktualizacja do Minecrafta, większa czy mniejsza, jest interesująca, bo ona prędzej czy później musi się też pojawić tu. Wiemy, że to może być nawet przesunięcie paru lat. Nawet tylko paru lat. Ale, co tam. Ale jednak fajnie by było, żeby coś działo się pod wodą. Jakieś żółwiki pływały. Dobra. I lecimy i od razu barierkę. Bo tutaj to jest stromo. Co jak co, ale tutaj to naprawdę jest stromo. O, to fajnie wygląda. Co tego fajnie mi się udało zrobić te okienka tutaj na zewnątrz. Trochę się na nich męczyłem, ale... Ale w końcu ładnie wyszły. Gdzie jest moja marchewka? Gdzie jest moja zbę? To sobie przerzućmy i zróbmy płotki. Płotki są tu. To chyba wystarczy. Chyba przeleciałem trochę. Trochę za dużo. Tam ten dywan, jakby się ktoś zastanawiał, on musi być. Bo dzięki temu dywankowi to my mamy... lądujemy tu, a nie na dole i się nie zabijamy. Taka drobna różnica. Może nam się uda dzisiaj jeszcze przespać tutaj na górze? Chyba tak. Co tutaj jest? Zegarek mówi, że nagrywamy 16 minut, czyli skończymy robić farmę i będzie koniec. Ale to może dzisiaj taki odcinek być krótki. Mam nadzieję, że więcej osób go obejrzy niż ostatnio. Jeszcze ostatni. Okej, tu, tu i tu i jest zamknięte. Ustawiamy sobie pochodnie i jeżeli cały teren będziemy mieli odpowiednio oświetlony, no to nawet w nocy będzie można pracować tutaj. Za czym jestem? Za, bardzo chętnie. Bo jednak noc i dzień. Oh yeah. Tak, i teraz sobie tu plonek zrobimy, oczywiście najpierw się prześpimy. Drzwi się same zamykają. Postawiłem sobie półpłytkę, bo miałem dosyć jak... Były otwarte. Lepiej jak są zamknięte. I bardzo dobrze, nowy dzianek. I tak, kobla nie wystarczy. Weźmy sobie derta. Ziemi. Mówię jakbym... Nieważne zresztą. I tu jest jeszcze trochę kamienia brukowego. Dokładnie. I teraz tak. Zrobimy sobie plony. W którą stronę? Pomijając to, że... Tak, tu będzie... Tu będzie to. Żeby to fajnie wyglądało. Ogólnie jak ta baza zostanie skończona z tym domkiem na końcu, takim małym, to będzie fajnie wyglądać. Mam takie fajne te plany, oczywiście najpierw muszą się pojawić jeszcze widzowie. A z tym są póki co jeszcze jakieś problemy. No a tak, tutaj ten kabel nie jest potrzebny. Ten kamień brukowy. To będzie ziemia. No, może poza tym. Tu sobie taki wąską rameczkę zostawimy. O. I tu sobie zetnie. Tutaj taki duży ok dookoła domku może być, podwójny. To może być, to może być. To mi tam pasuje. Ale bez sensu. Przed chwilą to poustawiałem, teraz to muszę zniszczyć. Bez sens totalny. Ale kto to wie, czemu ja tak to zrobię? I proszę bardzo, ustawiamy sobie ziemię. Ciach, 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 ciach. I lecimy. Może po prostu tytuł was nie zaciekawił, ale mnie turka jakaś kiepska. No nie wiem. Napiszcie w komentarzu, czemu nie było, czemu nie obejrzeliśmy poprzedniego odcinka.
A może obejrzycie po tym, jak dowiecie się, że był. Może YouTube wam was nie poinformował po prostu o nim. Ale tutaj będzie fajnego coś innego. Tu trzcinę sobie damy. Ja widzę, że tam farmę to ja sobie skończę poza odcinkiem, ale... Ale ważne, żebyście wiedzieli, że ja to zrobiłem dzisiaj w ogóle. Okej. Dobra, tu sobie już wodę wylejemy. Tak, te farmy będą zwykłe, nie automatyczne. Automatyczne będą pod ziemią, rzecz jasna. Aby to lepiej wyglądało. I tak. Mój problem polega na tym, że coś tu źle zrobiłem. I nie wiem co, nie wiem co zrobić, żeby trawa pojawiła się tutaj na górze. Pewnie nie może być tutaj tego. A musi być coś innego. Albo po prostu trzeba poczekać. Nie wiem, spróbujemy w ten i w ten sposób. Zobaczymy. Ale i tak mi tutaj nie potrzebuje w sumie trawy. Choć trawa mile mi widziałem. A, tam powoli się pojawia. Motyka. Motyki oczywiście. Nie mam przy sobie, bo po co? Ma, są jakieś tutaj patyki? Nie, no bo po co? Ja ci zaraz zrobię opał. Ja ci zaraz tu zrobię opał. Motyka. Profesjonalna motyka, taka, która mi się nie zepsuje po chwili. Dobra. Ja to sobie później jeszcze ładnie opiszę i oczywiście standardowy mój problem. Jak ja to nawodnię? Czyli lecimy sobie w dół, biorę wodę i lecimy, musimy przełączyć na to. Mamy wodę. No jasne, jasne, jasne. Chyba mi dużo nie dozwoliło, to dobrze. Tak. To już co prawda duży teren, ale tu sobie zrobimy. Dobra. Tak, te drzewko teraz stąd wyleci. Odcinek miał być krótki, pamiętacie co nie? Jest, jak widać, na załączonym obrazku. Co jest? O! No ja nie mogę. Widziałem wodę od razu. Co to ze mnie głąb. I straciliśmy mój 14 poziom zabijania. To jest nadzieja. Czyli widzicie, nie możecie wziąć od razu wody, bo lądujecie na ziemi. Ale myślałem, że tak się nie da. Myślałem, że woda jest szybsza. Dlatego, aby nie było powtórki ze zzywki, nabijmy sobie tutaj nieskończone źródełko i proszę bardzo, pyk, 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 pyk i lecimy i będzie o wiele prościej teraz. Teraz będzie wszystko działać. Dobra, gdzie jest motyka? Czyli widzicie, nawet taka winda może być zabójcza. No, jakbyśmy nie postawili tam wody, to byłaby cały czas zabójcza. To wiemy. What? Lód? Tego nie przewidziałem. Lód. Powoduje poślizg, zima się wywodzi. Zmienia się powodzi. Okej, okay, weźmy sobie wodę. Tu się kończy, to tutaj sobie postawimy. I... Chyba tu już nie jest potrzebny, więc tutaj jeszcze jest. Oczywiście sobie ładnie jakoś jeszcze później rozplanuję. Drzewko wypadł. Co nie? No jasne, i co, jak tego nie ocieplę jakoś, a nie wiem zbytnio jak, to będę mieć coś takiego? What? Teoretycznie w ten sposób mogę jakoś robić zbity śnieg, ale nie wiem jak. Dobrze, zacznijmy od marchewki. Tutaj. Marchewka będzie.
Dobra. Czyli tu musi być zimno. Okej. Żyje w cudownym klimacie. Albo po prostu jest tak już wysoko, że jest taki klimat. Tak. Tak. What? Co? Jakim cudem tak szybko? 3 na 3, czyli jeszcze tutaj. Dalej będą ziemniaki. Ziemniaków dajemy dużo, bo one fajnie rosną. I później budaki, ich jest najmniej, więc 5. No widzimy tutaj, że jest 5 akurat jakoś, jakimś cudem. Nie wiem jakim. Miejsca jest za dużo, więc tu będzie budak. I jeszcze jedno najważniejsze. Słynęgom, czy jeżeli lód zamarznie, to plony też nie chcą iść dalej. Co to jest? Kakao. Okej, mamy kakao. Mamy dynię. I gdzieś my tu jeszcze mieliśmy... O, to. Trzeba z tego zrobić nasiona. Wow. Wow, wow, wow. Chwila, co? Daj jeszcze trochę nasion. Dobra. Jakoś tak naprzemiennie. Mam nadzieję, że to będzie to rosnąć. Nie, no to raczej będzie rosnąć, co nie? Tu dynia. Tu będzie to. Tu to i tu to. A tu będzie ziemniak. Dobrze. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. Cały czas jestem Steven. I do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!